witam was serdecznie w następnym odcinku Zagrajmy w Neverwinter. Postać, którą teraz widzicie, to Eberich Battlefade, czyli mój kleryk. Będę grał w mieście z wyłączonym tym, z wyłączonym paskiem, z GUI, czy jak to tam się nazywa, ponieważ zajebiście obniżał te FPS-y. Podobny problem miała Tera, gdzie dostawałem chyba plus 30 FPS-ów, gdy wyłączałem UI, więc chciałbym wyjść może tak trochę. Przenosimy się do dystryktu, czyli inaczej nazwanego dzielnicy. To by było jednak poprawniejsze tłumaczenie, do dzielnicy Black Lake, ponieważ tam są dalsze zadania. Eberich właśnie ukończył z koboldami tamtą misję, więc teraz może się pobawić troszkę tutaj. Watch your step in this district. Okej, okay, weźmiemy zadania. Our best hope for finding Karzov and the stolen crown lies with the Nashik. Kleryk jest postacią, nie do końca taką walczącą, jest to głównie postać lecząca siebie i towarzyszy. Na tym opierają się jej umiejętności, ale co chciałem powiedzieć. Jej unik wygląda tak. Tej postaci oczywiście. Dziadostwo. Bo tylko dwa razy i no. Ale jako, że kleryk nie stoi w pierwszym rzędzie, to nie będzie aż takiego problemu. Zero. Musimy odzyskać skradzione dobra i musimy znaleźć. Może jak to się nazywa? Jak to można przetłumaczyć? No, po prostu takie poszlaki, które świadczą o tym wszystkim, o tych wszystkich kradzieżach i przestępstwach tych oto rebeliantów. Też mam pierwszą umiejętność. Pierwsza umiejętność jest zwykłym rzucaniem takimi jakby oszczepami, tak bym to nazwał. Druga umiejętność jest nałożeniem marka, czyli takie jakby klątwy, i wtedy jak nawet wszyscy nasi towarzysze i my uderzamy w właśnie postać, która ma na sobie marka. Leczymy się, tak? Leczymy wtedy swoje obrażenia. Prawdopodobnie zależy to od ilości zadanych obrażeń, więc jest ok. Umiejętność numer 3 jest to taki jakby rozprysk energii, który nas leczy od razu. Musisz podejść bliżej, o, widzicie, tak to działa. Porządne obrażenia, niezły heal, jednak bardzo długi cooldown. Także nic ciekawego. Umiejętność następna to jest aura, która po prostu nas leczy, albo to wyżej, zależy na kogo rzucimy. No tutaj no, mag, tutaj nie patrzę, pokażę wam te umiejętności później na magu, więc no dobra. Tu jest pierwsza poszlaka. Także do questa. Tu wam tę misję i następny jeden Dijin. Wtedy już przejdziemy na następną postać. A więc jej ultimate wygląda zajebiście, ale działa tylko na jeden target. Ogromne obrażenia i leczy nas, gdy tylko ten anioł się wznosi w górę, który właśnie teraz uderzył. Ale właśnie, jeden target, to jest ten minus tego ultimate'a. Może nie powinienem nazwać tego ultimate'em, no dobra, ale ja to nazywam ultimate. Wrócimy może na niego bufa. No skoro pomaga nam walczyć, no to czemu nie? Tykło. Tu jest kolejna wskazówka, leżący trup. I jeszcze jedna jest pominięta przez nas, nie wiem czemu to zrobiłem. Tak, jeszcze musimy jedno skradzione dobro odzyskać. Z tym ci pomogę, bo ten jest jednak troszkę bardziej niebezpieczny. Ta postać jest akurat w miarę samowystarczalna ze względu na to, że posiada własne heale, tak? Więc to nie musi używać za bardzo takich potionów, więc jest okej. Ale nie jest to jakoś tam super wybitna postać, jeżeli chodzi o zadawanie obrażeń, bo nie w tym celu została stworzona. Nie w tym celu kleryk został powołany. Dobra, i kolejny trupek. I wykonaliśmy dwa questy, więc możemy wracać do Elmiry oraz Hautidona. Dziwne imiona, ale dobra. O, mój dysk chyba nie wyrabia, bo dziwnie zapisuje na dysku. 25 FPS-ów, nie dochodzi do 30, nie mam pojęcia czemu. Bo wiesz, że mam 40. Widocznie dysk ma swoje lepsze i gorsze dni. Mam nadzieję, że nie będzie wyglądać to źle. Oddajemy zadania. I bierzemy następne, gdzie musimy udać się do kanału właśnie tego Black Lake, całej dzielnicy Black Lake. Skąd gadać, ja gadam w tym momencie. I w kanałach rezydują sobie, jak mamy wilkołaki, to bym przetłumaczył jako szczurołaki. Bo wiadomo, że po angielsku wilkołaki to werewolves, a tutaj jest were-rats, więc raczej szczurołaki będzie fajnym tłumaczeniem i takim w miarę oddającym istotę tych postaci. Ta-da! Dobra, jesteśmy w piwnicach tutaj, od nich właśnie widzicie were-rat. Podoba mi się jednego nazwa, ten jest minion, ale są jeszcze scum. Właśnie, scum.
I to mi się wiąże, kojarzy, że to jest niezbyt takie pozytywne nazewnictwo. Tylko nie mogę sobie przypomnieć, o co dokładnie chodziło. Jak sobie przypomnę, to wam powiem. Wiem, że to jest takie naprawdę jedno z takich brzydszych określeń na kogoś. Ścierwo chyba, tak. Chyba przeważnie jest tłumaczone jako ścierwo. Także szczurowak ścierwo. To niezbyt przychylne. Niezbyt miłe. A, to są szczury, tak. Aha, co miałem jeszcze powiedzieć? Może to, że ta postać nie zadaje wysokich obrażeń i nie ma takich umiejętności od obrażeń. Ale jej ultimate zauważyłem, że bardzo szybko się potrafi zregenerować, więc ten anioł, który już zadaje porządne obrażenia, jest nam dostępny dosyć często, więc to jest takie udogodnienie, bym nawet mógł powiedzieć. Ale no, nic ciekawego, jeżeli chodzi o obrażenia takie ogólne. Tak, za chwilę będziemy mieli siódmy poziom i wtedy będę mógł użyć następnej umiejętności, którą muszę teraz znaleźć. Siódmy poziom, pyk. Będziemy taki promień energii, który przechodzi przez cele, który, jak było widać, może było widać, nie wiem, zadaje całkiem porządne obrażenia. To cholera jasna. Użyjemy aniołka. Właśnie jak widzicie, po uderzeniu anioła cel wtedy wbija się w ziemię. Bo co jak co, jednak to jest porządne obrażenie. Na razie. Coś ciekawego z ciebie poleciało? Nie, niestety. O Boże, ale coś z internetem jest nie tak. Tu widzicie, jest kapliczka, o której mówiłem, że klerycy mogą jej używać. Wow. Jest bardzo, ale to bardzo wysoki ping. Nie mam pojęcia czemu. Zaraz zobaczycie, gdy użyję dźwigni. A nie, dobra, chyba się uspokoiło. Ale był przez chwilę naprawdę ogromny ping. O, pułapki. God damn it. Holy fuck. Mag kanałowy i strażnik kanałów. No cóż, wbijamy się z kół. Rzucam na siebie aurę. Najpierw niszczymy tych przygopasów. To jest jeden z takich fajnych dungeonów, bo jest taki całkiem długi. Ale przy tym wszystkim nie za długi. Nie nudzi i tak dalej, więc jest okej. Ale nie jest idealny, tak? Nie ma czegoś takiego idealnego. Na pewno są to takie błędy typu, że powtarzalność. Bo teraz idziemy przed siebie, za chwilę będziemy zbierać klucze. Myślimy, na tym będzie tylko polegał ten dungeon. Gra klerykiem jak nie jest zbyt satysfakcjonująca, jeżeli gramy samotnie, bo jak widzicie, no to takie... Nie, takie... Bieganie, leczenie i tak dalej. Ale jeżeli byśmy grali w grupie, to nie powiem. Jako healer na pewno by się fajniej grał. I tak się zastanawiam właśnie, że jak już gra wyjdzie, czy nie grać healerem. Wątpię, że będę to robił, ponieważ zajebiście przypadł mi do gustu właśnie ten łotrzyk. Grałem na początku raczej łotrzyczka. Roach. Najprościej. Roach, którym grałem na początku, najbardziej przypadł mi do gustu i to nim raczej już gra wyjdzie. To chyba jest ostatnia faza bety, więc możemy się spodziewać nierychłego startu w ciągu kilku miesięcy. Wtedy na pewno będę grał. Dobra, mamy item do zidentyfikowania. O, dla nas. Zwiększą nam się obrażenia, zwiększą nam się penetracja zbroi, ale regeneracja życia nam trochę spadnie. A mam gdzieś regenerację życia. Ja wiem, że jest zidentyfikowany, ja go chcę założyć. No dobra. I możemy lecieć przed siebie. Cześć. Dobra, tam jest mag kanałowy. Dziwna nazwa, ale tak się nazywa. Nie moja wina, nie ja wymyślałem. Wow, ale dostał krita szczurek. No i cóż, musimy odnaleźć właśnie dwa klucze do bram. Tylko coś tu widzę ciekawego. Musimy mieć złodziejstwo. Widzicie, ten unik jest całkiem fajny do przemieszczania się. Oj, nie to, nie to. Chodziło mi o mapę, która wygląda swoją drogą jak w RPG-ach klasycznych, papierowych. Za to wielkim plus na pewno. No, musimy to ścierwo ubić.
na tym się troszkę podlecza. Słabo, ale zawsze coś tam HP wpadnie. I aurę na siebie rzucę leczącą, żeby uzyskać tych HP. No dobra, Baen Chalgash. Jeden z takich większych przywódców, jeden z większych koksów, jeżeli chodzi o szczurówki. Ale zginie dosyć szybko, bo... No cóż. Jak wiemy, gramy samotnie. To dopiero szósty poziom. Więc nie będzie żadnego wyzwania. I mamy pierwszy klucz odnaleziony, tylko tutaj właśnie widziałem, że jakiś zielony przedmiot spadł na ziemię. Cóż to takiego jest? Niezidentyfikowane. Dla Wizarda. Także nie mogę tego użyć. Wizard będzie następny w kolejności, jeżeli chodzi o postaci. Tu jest kolejny taki koksu 5, którego już niestety nie mam załadowanego. Mojego ultimate'a. Będę musiał działać w inny sposób. Sposób polegający na ucieczce i atakowaniu z dystansu. Myślę, że nie jest taki zły. Nie mam... No właśnie, staminy. Zabrakło mi tego słowa. Jak się nazywa? Okej, na razie. Zyskaliśmy siódmy poziom, czyli właśnie tą umiejętność, o której mówiłem. Zaraz zobaczymy, jak to wygląda. A, muszę mieć cel. To dobrze, więc jak będzie cel, to wtedy zademonstruję. Chyba zrobię to teraz. Wow. Dobra umiejętność, na pewno. Najlepsza z moich atakujących. Ale tu nie liczę jako tylko umiejętności, bo jest to umiejętność, która działa tylko raz na jakiś czas. Więc nie powinna się zaliczać według mnie do takich zwykłych skillsów. I ja jej nie zaliczam. Jak ona się powinna nazywać poprawnie? Daily Powers. Nie. Czy ja wiem, czy to powinno tak się nazywać, Daily Powers? Tutaj widzicie, mam jeszcze pasywkę taką, że jeżeli nasi współtowarzysze będą obok, jak będę tego używał, to oni wtedy dostaną jakieś tam bonuski. Także okej. Buff. Się powinno. O Jezu, nie to wcisnąłem, marnowałem umiejętność. Tu jest już troszkę więcej zabawy, jeżeli chodzi o przeciwników, niż było na początku. Już teraz mogę to nazwać bardzo dobrą grą. Non-target. Co dopiero będzie w przyszłości? Kiedy na pewno będą jakieś digiony, z których będziemy walczyć ze smokami i tak dalej, no to wtedy na pewno będzie sobie full podjarka. Bo teraz to jest po prostu taka bitka zwykła, nie? Z małymi takimi glutami. I od czasu do czasu się pojawia jakiś troszkę może większy. Ale fajny tryb ataku podstawowego. Stworzenie takich jakby oszczepów świetlnych. Niezła rzecz. Dobra, z nim zabiliśmy już 50 szczurołaków. I otwieramy drugą bramę. Teraz będę musiał zabić przywódcę. Flibaton. Ciężko mi to przetłumaczyć tak naprawdę, bo fli to pchły, a baton no to wiadomo, spustać był czegoś. Dolna pchła. Nie, ciężko tego przetłumaczyć, dlatego takich rzeczy się po prostu nigdy nie tłumaczy. Teraz skupię się tylko na nim. Później się zajmę tymi pomniejszymi sztukami. Wow, trochę oberwałem. Wow, dużo tu was. Ale tyle. Tyle was tutaj widzieli. Bierzemy nagrodę i kończymy Dijona. Są buciki. Że nic specjalnego, ale zawsze jednak jakaś nagroda. I wychodzimy tutaj z gniazda. Martwych szczurów. Dino na złogu, z tego co widziałem, nie są zbyt martwe. Całkiem się jeszcze trzymają. Mój Boże, prawie 15 FPS-ów dostaję więcej, gdy tylko wyłączę chwilę. Teraz mam 30-32 skokowo. Teraz mam 50. To więcej niż 15.
sporo więcej. No niestety tak bywa, ale to jest beta, więc jeszcze to mogą poprawić i raczej to zrobią. I've been keeping some Godwin. Watch your step. According to Godwin's information, także to był kleryk. Mam nadzieję, że wam się podobała taka mała prezentacja. Cóż, do następnego odcinka, w którym pokażę już teraz kontrol wizard. Trzymajcie się.